Po raz drugi w Wiejskim Klubie Kultury w Leśniewie organizujemy drugi rajd rowerowy na orientację. Proszę mi powiedzieć, ile dzisiaj macie zaplanowanych uczestników? No na pewno więcej niż ostatnio, bo ostatnio żeśmy liczyli ponad 60 uczestników, a na dzisiejszy dzień spodziewamy się na pewno około 100 osób. To bardzo ciekawa impreza, bardzo aktywnie można spędzić dzień. Oczywiście, można i całą rodziną włączyć się. Pogodę mamy piękną, także na pewno mile każdy spędzi dzisiejszy dzień. Przede wszystkim jest to okazja, żeby być w samym centrum Puszczy Darzlupskiej. Piękna kraina, dużo ciekawych zakątków przyrodniczych i dlatego właśnie ta dzisiejsza impreza jest okazją, ażeby zgłębić, poznać te rowery turystyczno-krajobrazowo-przyrodnicze. Proszę mi powiedzieć, jak przygotowania do dzisiejszej imprezy? Przyjechaliśmy dzisiaj, trenowaliśmy przez ten tydzień, robiliśmy sobie treningi w weekendy, żeby się najlepiej przygotować do dzisiejszego rajdu. Proszę mi powiedzieć, czy w taki aktywny sposób spędzanie czasu wolnego z rodziną jest, no nie wiem, dobrą formą wypoczynku? No, od kilku lat tak spędzamy wolne weekendy. Oprócz rajdów też są wycieczki powyżej 100 km, więc zwiedzamy cały okręg tutaj Pucki i okolice. Wyjeżdżamy też na Kaszuby, jest gdzie zwiedzać i co robić. Proszę mi powiedzieć na temat walorów turystycznych Puszczy Darzlupskiej, okolic gminy Puck. Czy wy znacie te trasy? Znamy te trasy. Notabene jeżdżąc na grzyby zabieramy też rowery. Więc jeździmy na rowery i zbieramy grzyby, zatrzymują się co chwilę. Zupełnie inaczej niż sobie można to wyobrazić. Czyli ciekawa forma, zbieranie grzybów na rowerze. Bardzo fajnie, bardzo coś nowego. Dowiedzieliśmy się o tym od Damiana Lanza. Jesteśmy tutaj drugi raz. Udało się nam ostatnim razem zdobyć trzecie miejsce na trasie 40, więc będziemy znowu spróbowali walczyć. Powiedz mi, czy koleżanki tobie zazdroszczą? Pewnie tak, mówią, gratulują mi bardzo. Nie spodziewały się, że aż tak dużo jeżdżę na rowerze i... A powiedz mi, a czy poza taką turystyką, już taką kwalifikowaną, wyjazdami z rodziną, z tatą po lesie, czy również jeździsz tak samo indywidualnie po redzie, po mieście? Czasami tak, ale zazwyczaj z rodziną jeżdżę, bo jest o wiele fajniej i zabawniej. Otrzymacie połowę wartości punktu prawidłowego. Jeżeli punkt prawidłowy był za 1 punkt, otrzymacie pół punktu. Jeżeli był za 5, otrzymacie 2,5. Oprócz tego będą również punkty tak zwane mylne, za które nie otrzymujecie żadnych punktów, ponieważ nawet nie zbliżyliście się w takim razie do punktu prawidłowego, a więc no niestety problemy z orientacją w terenie. Oznaczenie na karcie startowej, które otrzymaliście. Panie Damianie, proszę nam powiedzieć, jak ogólnie przygotowania do takiej imprezy? Przygotowania do imprezy są stosunkowo skomplikowane, jako że trzeba mimo wszystko zaskoczyć uczestników. Stosujemy zarówno miejsca atrakcyjne turystycznie, jak również wymagające dobrej orientacji w terenie. Mamy trasę 20-kilometrową dla osób mniej zaawansowanych oraz w dużej mierze rodzin z dziećmi, jak również trasę 40-kilometrową, która wymaga nieco lepszej znajomości orientacji w terenie, jak i kondycji fizycznej. Jak pan ocenia właśnie te przygotowania w sensie takim technicznym? Uczestnicy, którzy tu przybywają, mają znajomość jazdy na rowerze, mają możliwość podróżowania po okolicznych lasach. Również było duże wsparcie ze społeczności lokalnej przy organizowaniu takiej imprezy. Wiemy również, że w dzisiejszej imprezie to nie tylko mieszkańcy gminy Puck będą uczestniczyć, również i Trójmiasto, Wejherowo i okolice. W jaki sposób pan promuje tą imprezę? Jak pan dociera do tych ludzi właśnie z tamtych rejonów? Poza osobami z najbliższych regionów, z wykorzystaniem chociażby gazet, portalów internetowych, jak i plakatów. Na większą skalę najczęściej są to osoby znane przeze mnie z innych rajdów na orientację, w których również uczestniczę na skali wojewódzkiej. Portal 24 Kaszuby w dużej mierze przyczynił się do promocji naszej imprezy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Panowie, jak przygotowania do rajdu? No, moje przygotowania to są praktycznie cały rok, a tutaj to po prostu zobaczyłem, że jest coś jakiego, no postanowiłem się wybrać.
to mnie kolega namówił na wzięcie udziału, także pierwszy raz biorę udział w czymś takim, no, ale myślę, że będzie dobrze. Skąd się dowiedzieliście o takiej imprezie na terenie gminy Płock? A szczerze mówiąc, to po prostu znalazłem gdzieś w internecie. No i zdecydowaliśmy, że weźmiemy udział w czymś takim. Nie? Powiedział pan, że jednak przygotowania są. Czy często pan uczestniczy właśnie w takich imprezach? Często. No powiedzmy od roku to staram się właśnie, gdzie coś znajdę, to właśnie gdzieś się wybrać takiego. Słabo z mapą. Kondycja dobra, ale z mapą gorzej. Także szukamy. Tak jest. To jest punkt 10 dla trasy 20 km. I to jest mniej więcej taki półmetek tej trasy. Znajdujemy tak mniej więcej na półmetku trasy 20-kilometrowej. Ja mam na 20. Teraz się na 100% upewnić, bo jakieś na plus dojechały. My musimy dobrze liczniki teraz nastawić tutaj, na tej przecince. Proszę mi powiedzieć, jak ogólnie trasa? No zdecydowanie trudniejsza niż w zeszłym roku. Trzeba pochwalić budowniczego trasy, mojego kolegę Damiana Lanc. No rzeczywiście zbudował trasę super i chcę powiedzieć przy okazji, że na punkt zdaje się 6, tak? Mhm. Oba się nie nabraliśmy. Tu właśnie gratulacje dla Damiana z tej strony. No i trasa jest fajna, pogoda dopisuje tam, także ciekawie. To jest nasza karta startowa. Jesteśmy na punkcie numer 10 i tu wpisujemy w tą rubrykę punkt numer 10 i hasło, czyli kod z Lampionu. Kodem z Lampionu, kod z Lampionu to RR, czyli wpisujemy w tej samej kratce jeszcze kod z Lampionu. To samo tą kredką właśnie, wszystko. Tutaj jeszcze budowniczy zaznaczył, że trzeba wpisać godzinę, także godzinę wpisujemy długopisem. Czas jest 15.05 i tu masz godzinę i pisz 15.05. Do czego czas może służyć? Ja podejrzewam do sprawdzenia, jeżeli jakiś lampion zginie, bądź ktoś zerwie kredkę, bądź lampion zostanie uszkodzony, to można dojść po godzinach, która drużyna to zrobiła, czyli która drużyna nie zachowała się fair play wobec innych zespołów. Powiedz mi, jak dzisiaj trasa? Fajnie. Długa, krótka, ciężko? Ciężko. No, trochę ciężko jak na razie. I jak ogólnie początek? Fajnie, dobrze, tylko ciężko znaleźć jakikolwiek punkt. Na razie. Pewnie jak pierwszy znajdę, to potem będzie już łatwiej. Jest na ta, jest na ta. To jest jasne, jasne.